pracujemy w Excelu tablicowym. I tu doszedł jeszcze jeden znaczek do odwołań. To jest hash. Jego wstawia się na koniec za nazwą komórki. On wtedy informuje Excela, że chcemy brać pod uwagę cały obszar rozlania formuły z tej komórki. Jeśli będą to tylko trzy komórki, to Excel weźmie pod uwagę tylko trzy wartości, trzy komórki. Ale jeśli to będzie 10 komórek, tak jakiś prostokątny zakres, to cały czas Excel weźmie pod uwagę cały ten obszar rozlania. I w przypadku operacji na zakresach, tak operacji tablicowych, pojawiają się różne zakresy w różnej orientacji i one różnie ze sobą reagują. Dokładnie chodzi o to, że jeśli mamy przykładowo formułę tablicową, gdzie mnożymy zakres komórek przez pojedynczą komórkę lub wartość, to wtedy ta pojedyncza komórka jest kopiowana na każdą komórkę tego zakresu. I tu przykładowo jest kolumna, ale to może być też tak zakres 2D. To wtedy też będzie kopiowany na każdą komórkę tego zakresu, czyli tu przykładowo mnożone przez 19%. Dalsze przykłady to na przykład, że mamy formułę tablicową, gdzie mamy ze sobą zakresy o takiej samej orientacji, takim samym rozmiarze. Wtedy operacja wykonywana jest pomiędzy komórkami na tej samej wysokości, szerokości, ogólnie pozycji. Tak? Czyli na pierwszej pozycji tak z pierwszego zakresu i na pierwszej pozycji z drugiego zakresu i tak dalej. I jeszcze dosyć popularna jest sytuacja, kiedy reagują ze sobą jedna kolumna i jeden wiersz, tak? Czyli prostopadłe do siebie zakresy. Czyli standardowy przykład to tabliczka mnożenia. I w takiej sytuacji reakcja, tak, operacja wykonywana jest na przecięciach, tak? Czyli każda komórka będzie reagowała, wykonywać operację z każdą, ale tak tylko raz. Czyli tak jak w tabliczce mnożenia, po prostu na przecięciu będą dwie korespondujące ze sobą wartości reagowały. I tu w trakcie poszczególnych obliczeń będziemy widzieć, jak te reakcje w formułach tablicowych działają.